Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidor, witam was w nowej sesji Zagrajmy w Hokus Pokus Różowa Pantera. Moi drodzy, poprzednim razem, a zresztą sami zobaczcie co się działo poprzednim razem. O ja pierdziele, kurde, widzicie to? Ja pierdziele, jakie haluksy, Boże, jakie to jest obrzydliwe. Fuj, to jest gra dla małych dzieci. Co wy pokazujecie tutaj? Nie, nie, to niemożliwe! Straciłem go! Straciłem Morsia! Panie Różowy, co się stało? Mamo! Czy on powiedział mamo? Co zatem robią tu te wielkie bloki lodu? To nie lód, ćwoku jeden, to kryształy soli! No, tak więc po tym krótkim montażu witam was bardzo serdecznie w następnej sesji z Hokus Pokus. Widzieliście przed chwilą co się działo poprzednim razem, a więc bez zbędnego przedłużania zacznijmy sobie jeszcze tutaj exploration. I wydaje mi się, że miejsce, z którym nie wchodziłem w żadną interakcję, to jest to. Siemanko! Hej! Ty żyjesz! Ty też! Ale to jest morze martwe. Nie powinno być tutaj żadnej żywej istoty. Różowy głąb! Ponad 16 lat temu doktor Elizer Volcani dowiódł nieprawdziwości tego twierdzenia. Wpierw znaleziono jakieś mikroby, potem jednokomórkowe algi, a teraz mnie! Gatunek grzyba nieznany dotąd nauce. Ale jak coś mogło przetrwać w tak słonej wodzie? Nigdy nie lekceważ potęgi mikroskopijnych grzybów, przyjacielu. Mały, śliski grzyb. Wygląda na to, że ten mały koleś jest jedyną formą życia w tej okolicy. No, a więc wydaje mi się, że ten mały grzyb... Trzeba będzie wziąć tego małego grzyba. Może tak to powiem, bo przez chwilę chciałem nawet nie wiem co powiedzieć. Wybaczcie, jeżeli bym mówił jakiś taki totalny bełkot, przez co potem bym nagle się poprawiał. Ale to dlatego, że... Ja wstałem z jakiejś 15 minut temu, więc bardzo za to przepraszam. Muszę być teraz bardzo ostrożny. Co tu się stało? Czemu on tą całą wodę zabrał? Co jest? Stary, ale akcja! Chyba mnie przegrzało. Mam jakieś dziwne jazdy. Zdecydowanie cię przegrzało. Dzięki za wysuszenie tego bajora. Mogę teraz pójść do domu. Pozwól mi okazać wdzięczność. Jest twoje, koleżko. Wow, ale wielkie jajo. Dokładnie tak. Waży swoje. Gdy ktoś kiedyś cię zapyta, jaki jest najlepszy ptak, to wspomnij moje słowa i odpowiadaj tak! Poznaj Strusia! Tak! Czyli mnie! Poznaj Strusia! Tak! O, latający ptasi ród nie dorówna nigdy mnie! Bo czy ktoś ćwiczy boks tak jak ja? Raczej nie! A oto w narożniku widzimy mierzącego 2,5 metra wzrostu i ważącego ponad 130 kg Strusia! Kto podejmie wyzwanie? Strusia! Latający ptasi ród nie dorówna nigdy mnie, bo czy ktoś ćwiczy boks tak jak ja? Raczej nie! Mam u nogi palce dwa! Niezbyt wielkie skrzydła mam! Niewielkie skrzydła! Godzinę, a więc lepiej strzeż się mnie! Poznaj, Strusia! O tak!
mnie do równa, nigdy mnie! Bo czy ktoś umie biec tak jak ja? Raczej nie! O, tak! To najwspanialszy ptak! O tak! Ważę 130 kilo! Mam po dwa palce! Nie dotyczą mnie kłopoty, które mają inne niedolądy! Uwielbiam boks! O tak! Czy ktoś chce się ze mną zmierzyć? Raczej nie radzę! Jestem najwspanialszym ptakiem na świecie! Mam 2,5 metra wzrostu! Jestem super po prostu! Okej. Jaki morał był z tej piosenki? W mojej opinii morał był taki, że po prostu strój jest super i tyle i koniec tematu. Ja pierdzielę, no. Ale w ogóle, kurde, to jest gra dla dzieci. To jest gra dla dzieci. Czemu on wysrał jajko z siebie? Dobra. Nie mamy chyba tu już nic więcej do roboty, prawdę mówiąc, więc możemy sobie stąd iść, tak mi się wydaje, i możemy chyba wracać do tego chłopca. Jak on miał na imię, kurde, już zapomniałem. Może mi się potem przypomni. Ale do tej pseudo-Transylwanii wróćmy, w każdym razie. No elo, siema, siema. Dawaj, dawaj, lecimy. No, dokładnie tak. Przybywam ze składnikami. Świetnie, gdzie to wszystko jest? Nie w ogóle słuchałeś, jak ci mówiłem, co jest nam potrzebne? Jajko nie jest potrzebne? A mi się wydawało, że jest. Aby stworzyć nieśmiertelną syrenkę, musiałem znaleźć to. Jedyną rzecz żyjącą w najbardziej słonym morzu świata. Czy to wszystko? Czego jeszcze potrzebujemy? Czy nad... i... Wait? Czy tylko ja mam jedną rzecz? Czego ja zapomniałem? Chyba trzeba będzie się wrócić do innego miejsca. Skoro nie tutaj, to mi się wydaje, że jest jeszcze jedno miejsce, w którym mógłbym zebrać brakujący składnik, a raczej brakujące składniki. Czyli na Syberię wracamy. Dobra. Mam wrażenie, że już wiem, czego mi brakuje. To jajko, wydaje mi się, że... pozwoli... jakkolwiek by to nie zabrzmiało, tego mamuta stąd wydostać. To może być niebezpieczne. Dzieci, nie próbujcie tego robić w domu. Dokładnie. Nie róbcie tego w domu, drogie dzieci. Wybieramy się na wycieczkę. Będziemy mieli problem z transportem. Halo? Nie chcę się wtrącać, ale jestem cyrkowcem, który jest winien komuś przysługę. Z radością ci pomogę. Dzięki, świetny z ciebie kumpel. Imponujące. Ale klepnąłem. Ale klepnął. dobra. Mamy mamucika. Niby jest wszystko git. Ale pytanie, czy czegoś jeszcze nam nie brakuje. Więc może dla pewności ja pójdę zobaczyć, czy jest jeszcze coś, z czym wejdę w interakcję. Raczej wątpię, że tutaj z czymkolwiek wejdę w interakcję. No już tych pazurów od tej
babci wziąć nie mogę, tutaj sobie śpi, a tamten pewnie ogląda dalej telewizję, więc raczej tutaj z niczym już nie wejdę w interakcję, no przykro mi niestety. Tak więc chyba mogę teraz już oficjalnie wrócić z powrotem, tak mi się wydaje. Oczywiście mogę się mylić. Bo zaraz się okaże, że znowu po jednej rzeczy ja tylko zabieram. Przybywam ze składnikami. Świetnie, gdzie to wszystko jest? Co to właściwie jest? Aby stworzyć magiczną księżniczkę, potrzebujemy szerokiego uśmiechu, który poznał dotkliwe zimno. No i? Mamuty mają bardzo szerokie uśmiechy. No i bardzo marzły. Ten się jakoś nie śmieje. Liczę na ciebie. Znasz jakieś fajne dowcipy? Co to jest? Chodzi i bije. To stary jak świat. Zegar. Dresiarz. Mieszkał w lesie i nie zna młodzieńców z paskami na dresie. Czy to był szeroki uśmiech? W miarę. No, to jakoś nam idzie. Nie damy sobie rady bez elementu ninji. Nie dałoby rady zapisać ją na jakiś kurs, albo co? Chcę walczyć jak ninja. Lepiej coś wykombinuj. No, co ja mam jeszcze wykombinować? No kurde, ewentualnie mogę pójść tam zobaczyć. Może coś w toalecie będzie, kurde, właśnie. Trzeba zerknąć. Może coś będzie w toalecie, kurde, co mógłbym wziąć. Ale nie, z niczym nie mogę wchodzić w interakcję. Mogę znowu do toalety pójść. Ja podejrzewam, że Pantera powtórzy swoje słowa z poprzedniej sesji, z tej pierwszej sesji. Więc, no, pójdziemy gdzie indziej. Może tu na dół. Dla ciekawskich nagrywam to 17 maja o godzinie 10.32. Za oknem jest paskudna pogoda, bo cały tydzień deszczowy będzie, a szkoda. No ale no cóż, co tu mogę poradzić? Może trzeba będzie wejść w interakcję teraz z pozostałymi ludźmi. Nie wiem, zobaczymy w sumie. O, zdecydowanie jest trochę więcej ludzi niż ostatnim razem. Witam. Czy te wąsy są ci jeszcze potrzebne? Raczej tak. Dlaczego pytasz? Jestem doktor Tadziu Rzeźbiarski, najlepiej opłacany chirurg plastyczny w okolicy. A oto moja żona, Ela Samoróbka Rzeźbiarska. Zrobiłem ją u siebie z usuniętych części ciał moich pacjentów. Tak sobie wykombinowałem, że może mógłbym wykorzystać jakoś twoje wąsy, aby upiększyć moją małżonkę. Tadeusz Rzeźbiarski, ja pierniczę. Co jest grane? What the hell? Witam. Czy te wąsy są ci jeszcze potrzebne? Raczej tak. Bardzo ekscytujący wieczór. Bardziej ekscytujący niż ci się to może wydawać. Chyba tutaj nie pasuje. Wyluzuj, jest w porządku. Przez całe życie starałam się zapoznać z personami z wyższych sfer, lecz zawsze coś mi nie wychodziło. Nie lepiej więc dać sobie spokój z tymi bogatymi sztywniakami i spokojnie żyć... na przykład w wiejskiej sielankowej głuszy. Wiejska głusza, dobre sobie. Teraz mam kasę taką samą jak oni, nie słyszałeś? Przecież wygrałam w środę miliard. Teraz kupię tą całą kolekcję, żeby pokazać, iż mam nie gorszy gust od tych wszystkich nadętych bufonów. Szatański plan. No oni wszyscy to są tacy tutaj wyjątkowi, oni są wszyscy po prostu inni, to jest spotkanie bogatych bananów, nie oszukujmy się, oni tutaj wszyscy to są nie wiadomo jak bogaci, a prawda jest taka, że pewnie na farcie w lotka wygrali i teraz się szczycą z grubymi milionami, grubymi pesosami, no ale no cóż poradzić, co tu mogę więcej? Nic nie mogę. Grawa, różowy przyjacielu, jestem Zenon Wielka Wydma.
Strasznie fajnie cię zapoznać. Czy jesteś może jakoś spokrewniony z Piaskiem Piaseckim Plażą? Jestem jego największym fanem. Mam wszystkie jego płyty. Jesteśmy z Piaskiem Plażą niemal jak bracia. Właśnie wydałem nową płytkę. Będzie hitem. Wiem to. Nie wątpię, człowieku, nie wątpię. Jesteś wielki. O tak, człowieku, dokładnie tak. Powtórz to jeszcze dwa razy. Nie wątpię, nie wątpię. Tak, człowieku, jeszcze raz. Nie mogę, mam kupę spraw na głowie. Nie będę się bawiła w zapoznawcze ceregiele i od razu zaznaczę, że mam kupę kasy. Moja córeczka? Nie, są bardzo zajęte, to znaczy... Wszystko w porządku. Dość gadki szmatki. Chcę kupić te słynne zęby. Dobrze się bawisz, kociątko? I wtedy mnich pyta się żółtego królika, gdzie jest Józef Tkaczuk? No i ja powiedziałam, no nie wiem, ale może znajdziemy. Och, znalazłam. Patrzcie, jaki mam piękny lakier. Kim jest ta olśniewająca istota? Kto? Masz na myśli... Pomnijmy słowa. Ta piękna dama nie wyjdzie dziś stąd sama. Okej, może nie wyjdzie sama, bo wyjdzie ze swoim partnerem. Logiczne. Zobaczmy, czy tutaj coś będzie, co mogłoby popchnąć fabułę do przodu. Ale tak patrzę, co by mogło być? Naprawdę nie powinienem, ale jestem potwornie ciekawy. Umówmy się, ludzie są dziwni. Ten facet chce sprzedać kolekcję zębów sławnych ludzi. Świetnie. No to czyli tutaj z niczym nie wejdę w interakcję, tak mi się wydaje. No na tę chwilę, no nie ma nic, z czym bym mógł wszedł. Wejść może, z czym bym mógł wszedł. To słowo nie miało żadnego sensu, więc wydaje mi się, że musimy po prostu pójść dalej z grą. Tylko pytanie, gdzie ja mogę iść, bo praktycznie wszędzie, gdzie byłem, no to już chyba mam wszystko zebrane. Więc na to wygląda, że chyba nowe tutaj kontynenty nam się odpalą, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale to trzeba będzie zobaczyć, jak rzucę czarną dziurą. No nie, nadal mamy te same, nam się odpalają, więc coś ewidentnie zapomniałem gdzieś. Możliwe, że tutaj gdzieś coś zapomniałem, więc trzeba będzie zobaczyć, co pominąłem tutaj. Ale wydaje mi się, że chyba wszystko zrobiłem. No nie wydaje mi się, że jest coś, co mógłbym jeszcze... Dobra, ja wiem, że ty tego nie możesz wziąć, bo to narzędzia wysokiej klasy i tak dalej, bla, 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 bla. No to wygląda na to, że coś jest jeszcze, co pominąłem. Tylko pytanie, co ja pominąłem? No to jest warte, kurde, warte pytania. No tu już nie możemy nawet iść do mrówków. Do mrówków, do szczurów, przepraszam, co ja gadam. No to więc muszę się cofnąć, kurde, z powrotem do Transylwanii, no bo kurde, nic nie ma innego tutaj do... Czyli tam w Transylwanii coś jest do zrobienia. A co z częścią o ninki? Najlepsi wojownicy ninja noszą czarne pasy. Przecież... No właśnie! Czarny pas jest doskonały! Chcę walczyć jak ninja! Musisz nam pomóc odkręcić zaklęcie! Proszę! Może powinniśmy dodać do kotła ten czarny pas? Ale pytanie, skąd ja ci wezmę ten czarny pas? No właśnie, skąd ja ci wezmę, skoro... Może tutaj gdzieś ten czarny pas będzie, bo naprawdę... Serio, nie mam pomysłu, gdzie ja mogę to znaleźć. Moi drodzy, ja jestem ślepy, mimo że mam okulary. Tu jest czarny pasek.
Nigdy nie wiadomo, kiedy przyda się czarny pas. No właśnie, więc teraz możemy wracać do wielkiego kotła i wrzucić ten czarny pas, bo to jest chyba ostatnia rzecz, której nam brakuje. Przybywam ze składnikami. Świetnie! Gdzie to wszystko jest? Głowę dam, że ten czarny pas tak uzbroi naszą małą księżniczkę, że bez trudu będzie mogła położyć dorodnego wielbiciela siłowni. Dobra, kadabra. Niech czar się dokona. Niech się zjawi księżniczka na miejscu tego potwora! Ty jesteś... księżniczką umierającą z głodu i zakręconą z pragnienia. Fantastyczna przystawka. Własnym oczom nie wierzę. Zadziałało! Jesteś... Nie. O, lewicuje. Odpoczywa lewitując. Odpoczywa. Mały relaksik pod sufitem. Oszalałeś? Właśnie zeżarła moje zatrute jabłko. Zabójcze jabłko. Rany, Julek. Co teraz będzie? Kurczę, co za dzień. Słyszysz mnie? Takie dni jak ten trzeba przespać. Zawsze patrz na jaśniejszą stronę problemu. Pamiętaj, że wciąż jesteś... masz rację, masz przechlapany dzionek. Co my teraz zrobimy? Nie panikuj, przecież cała ta akcja z otrutą śpiącą królewną to standard. Przecież w każdej bajce pojawia się ten motyw. No oczywiście, że wiem, jak odwrócić to zaklęcie. Nigdy nie mówiłem, że tego nie wiem. Tak na dobrą sprawę, zaklęcie nie stanowi tu żadnego problemu. Od razu mi lepiej na tanku. No to dawaj, ulecz ją i napraw przy okazji resztę mojej księgi wiedzy. Tak! Mogę odwrócić to zaklęcie. Niestety, nie mogę uczynić tego teraz. Problem w tym, że będę potrzebował nowych magicznych składników, żeby odczarować śpiącą królewnę. Nieśmiertelną, magiczną księżniczką, ninja, syrenkę. Rozumiem. A jakie składniki będą nam potrzebne? To bardzo dobre pytanie. Odpowiedź jest banalna. Oświecisz mnie? Tak. Jasne. Aby ocucić otrutą księżniczkę, potrzebujemy tylko dwóch rzeczy. Nośnik ludzkiej duszy i błagania czerwonej głowy. Nośnik ludzkiej duszy i błagania czerwonej głowy? Luzik. Rusz się, różowa pantero. Bo życie tego dzieciaka wisi, to jest lewituje na włosku. Czy twój głos się zmienia? Chyba przeżywasz mutację nieco wcześniej niż twoi rówieśnicy. Cieszę się, że mogłem przy tym być. No dobra, no to musimy pomóc Natanowi znowu. No niestety, tym razem księżniczka zmieniła się w śpiącą królewnę. A raczej nie księżniczkę, tylko kurde, jak ona się nazywała, widzicie? Ostatni raz nagrywałem to z jakiś tydzień temu i już zapomniałem, no kurczę pieczone. Violet, ona miała na imię Violet, widzicie? Ja muszę sobie w pewnym momencie, kurde, nie wiem, zrobić taki notatnik i jeżeli nie będę pamiętał czyichś imion, to po prostu będę musiał, kurczę pieczone, mieć tutaj taką podpowiedź. Więc dobra, musimy odczarować Violet, żeby ona była, wiadomo... sobą, no nie? Tak więc to jest cała fabuła tej gry. Wiem, że się powtarzam z poprzedniej sesji, ale no cóż. Cóż ja mogę poradzić innego? Teraz lecimy dalej z koksem. Tak więc, drogi Natanie, idę ci pomóc. Idę ci z pomocą. Dobrze, że nie Natanie Marconiu. Oh yeah! Mamy tutaj teraz nowe rzeczy. I pytanie, gdzie pierw lecimy? Wydaje mi się, że chyba tutaj.
Tak mi się wydaje. Mogę się oczywiście mylić. No dawaj, dawaj, leć sobie tam. O, o właśnie tam. Cześć chłopaki, mogę wkręcić się na wasz jachcik? To nie jachcik, Rudziuś, to łódź rybaczka. To może złowimy jakieś sztuki? Zaróżowisz, przyjacielu. Nie wiecie przypadkiem, co może być nośnikiem duszy ludzkiej? Nie mam pojęcia, jesteśmy bugisami. Przerażającymi bugisami. Handlarzami i żeglarzami, nie obawiającymi się najstraszniejszych monsunów. Swoją drogą potrzeba trochę wiatru, aby powstał dobry monsun. Jak byłem mały, słyszałem o was wiele strasznych opowieści. Nie dziwię się. Jest tylko mały problemik. Opowieści były straszne, a tutaj... Przecież to niemal sielanka. Łódeczka, słoneczko, rybki. To nasi przodkowie byli strasznymi piratami, grabiącymi wszystko i wszystkich wokół. Kto stanął im na drodze, ginął. My ze względu na czasy musieliśmy trochę wyluzować. A, to zaczyna mieć sens. Ale... Kilka miesięcy temu sąsiedzkie plemię Bugisów zaatakowało statek wyładowany bogactwami. Wyrżnęli i wszystkich na pokładzie. To nie było zbyt miłe ze strony sąsiedzkich Bugisów. Tak, teraz gdy liczą pieniądze, pewnie im przykro. Okej, dobra. Pójdzie szybciej. Spróbuj tak. Modlę się o wiatr, żebyśmy mogli żeglować. I o jedzenie, żebyśmy mogli się pożywić. I o pieniądze, zdrowie, piękne kobiety czekające na przystani. I o... Przepraszam, trochę pojechałem. Faktycznie, przesadziłeś. Łatwo ci osądzać. Wpadłeś tutaj na chwilkę, by zgodnie z ideą niezbyt mądrych gier przygodowych znaleźć jakiś przedmiot potrzebny do ukończenia gry. A my tu tkwimy na słońcu ładnych parę dni i nic, ale to nic nie wskazuje na to, by choćby maleńki zefirek dmuchnął w nasze żagle. Przepraszam, nie wiedziałem. Obiecuję, że przy okazji skonsultuję się z Grażyną Padę. Może będę miał jakieś pomyślne wieści. Czemu postacie w tej grze łamią za każdym razem czwartą ścianę? Dlaczego tak jest? Ja trochę tego nie rozumiem. Przecież w Na Kłopoty Pantera coś takiego nie miało miejsca. Oni tutaj ciągle mówią o grach. Grach wideo i tak dalej. Zasadach gier wideo, no ja pierdzielę. Cześć, jestem wężem morskim. W moim ciele jest tyle trucizny, że bez trudu mogę powalić 70 dorosłych mężczyzn. Jestem najbardziej jadowitym wężem świata. Czaisz bazę? Cześć, jestem... Czaisz bazę? Dobra, czaję bazę. Stary, pomożesz? Kombinuję nad dobrym tekstem epitafium. Na razie wymyśliłem coś takiego. Tutaj spoczywa jeden z ostatnich białych rekinów, którego pocięli głupi ludzie, by jakieś snoby mogły zjeść jego płetwy w drogiej, pretensjonalnej restauracji. Może być? A swoją drogą, co za głupi los mnie spotkał? Ale bandytyzm. Rekinie, nie łam się. Obiecuję, że odzyskam twoje płetwy, albo nie nazywam się Różowa Pantera. Byłbym wdzięczny, Różowa Pantero. Odzyskam. Rany, Julek. Ta Murena wygląda na strasznie głodną. I do tego te zęby. Może... Gdybym ją czymś nakarmił, czułbym się zdecydowanie bezpieczniej. No, trzeba by było czymś nakarmić, tylko pytanie czym, bo ja tutaj nie mogę za bardzo nic zrobić chyba już. Czajesz! Dobra, czaję bazę. O! Nigdy nie wiadomo, kiedy przydadzą ci się skorupiaki.
Fuj. Ej, serio, fuj. Więc chyba musimy teraz wrócić do góry, tak mi się wydaje. Tak mnie się wydaje. I te skorupiaki tutaj wrzucić. Ej, bez kitu tutaj trzeba było. Ej, panowie! W tym garnku jest tyle żarcia, że powinno starczyć dla wszystkich. Super! Ze skorupiaków można zrobić świetną zupę. Doskonałe! Najlepsze skorupiaki, jakie w życiu jadłem. Okej, to oni se tu będą wpierniczać. Najlepsze skorupiaki, jakie w życiu jadłem. Dobra, dobra, powtarzacie się. Kiedy wszyscy zajadają się zupą ze skorupiaków, pewnie nie zauważą, że zabrałem im płetwy rekina. A my zabieramy płetwy. No. Doskonałe. Czy jest tutaj coś, co mogę jeszcze zabrać? Nigdy nie wiadomo, kiedy taki worek się przyda. O! Super. Nara! Chyba już wiem, co z tym workiem trzeba będzie zrobić. Ten worek trzeba będzie założyć na tego węgorza. Tak, jestem święcie przekonany, że to jest to. Bierzemy, kurde, tego węgorza. Czy tego wąża. Węża. O, mówiłem? I w tym worku, dopóki nie wypuszczę. Może zburzę imidż twardziela, ale mam nadzieję, że ten wąż mnie nie dziabnie. Nie dziabnie, nie dziabnie. Jestem świecie przekonany, że tego... Jezus Maria, jak to wygląda. Ja jestem świecie przekonany, że on cię nie dziabnie. Ale kurde, jak to wygląda? Ja pierniczę. Ale jazda! Znów mogę pływać i cieszyć się życiem. Super! Dzięki, stary, wielkie dzięki. Wiesz, tak sobie myślę, że może przerzucę się na wegetariańską dietę i zacznę uprawiać jogę. Trzeba nad sobą pracować, no nie? Spoko, niezły pomysł. Słuchaj, mam do ciebie prośbę. Utknąłem na tej łajbie, zaś na powierzchni jest bezwietrzna pogoda. Może mógłbyś mnie podrzucić? Jasne, cała przyjemność po mojej stronie, różowa rybo. Okej. To my wróćmy z powrotem, a ta ryba niech se głoduje. Tak mi się wydaje, bo nie mam już nic, co mógłbym dać tej rybce. Nawet sprawdzę, tak dla pewności. Nie, no nie mam nic. Na wyspę smoków? Jak sobie życzysz? No, lecimy na wyspę smoków, a oni niech sobie tam wpierniczają.